Witam. Ogórki w tym roku bardzo szybko się skończyły. Jak widać, już praktycznie wszystko uschnięte. Ja ten film nagrywam 7 sierpnia, gdzie jednak w poprzednich latach, na początku sierpnia, to jeszcze jakieś owoce się zbierało. Przed chwilą zebrałem tutaj z tych właśnie dwóch moich rządków ostatnie owoce, ale jak to zwykle bywa ze zbieraniem właśnie z takich już uschniętych roślin, albo te owoce są jakieś takie duże, przerośnięte, albo co częściej się spotyka, jakieś właśnie takie zniekształcone, koślawe, jakieś takie zakrętasy, czyli po prostu owoce marnej jakości. I tak jak rozmawiam tutaj ze znajomymi z tej mojej kujawskiej okolicy, to u wszystkich ta uprawa ogórków w tym roku wyglądała podobnie. To znaczy, początkowo ogórki bardzo dobrze rosły, bo to ani nie było jakichś większych chłodów, nie tak jak w zeszłym roku, że na początku czerwca zdarzył się przymrozek. Częściej też padało, nie było aż takiej suszy jak w zeszłym roku, czy też w latach poprzednich. Te ogórki miały troszkę więcej wilgoci, było też ciepło i praktycznie zdarzył się taki jeden duży wysyp ogórków, wysyp owoców. Ja tutaj z tych dwóch moich rządków zebrałem około 40 kg i później już przy kolejnym zbiorze już widziałem, że na tych liściach zaczęły się pojawiać plamy, przebarwienia, jakaś kanciasta plamistość liści, mączniak rzekomy, czyli można powiedzieć, że zaczęły się choróbska. I praktycznie w jednym terminie tutaj w okolicy te ogórki zaczęły chorować i niezależnie, czy ktoś pryskał te ogórki, czy nie pryskał, czy wysiewał je w maju, czy wysiewał je na początku czerwca, u wszystkich właśnie w podobnym terminie te ogórki zaczęły chorować. Pierwszy poszedł tutaj u mnie śremski, troszkę dłużej wytrzymał i można powiedzieć, że jeszcze wytrzymuje oktopus, jeszcze gdzieś ma te końcówki liści zielone. Co więcej, on tutaj nawet próbuje te owoce zawiązywać. I te owoce też nie są takie u niego koślawe, tylko jak widać, o, właśnie proste. Czyli można powiedzieć, że jest to odmiana tolerancyjna właśnie na choroby, bo odporna to naprawdę złe słowo. Tolerancyjna, czyli gdzieś te choroby na nim postępują zdecydowanie wolniej i on się bardziej właśnie takim chorobom opiera. Ja zresztą niedawno wrzucałem filmik z porównaniem właśnie tych dwóch odmian, śremskiego i oktopusa. Link wyświetla się teraz u góry. Filmik jest krótki, zapraszam obejrzeć. No ale wróćmy do tematu, bo co teraz po tych ogórkach wysiać? Bo jakby nie patrzeć, to mamy dopiero początek sierpnia. Jeszcze mnóstwo czasu jest, aby cokolwiek nawet w tym roku urosło. Do jesieni jest mnóstwo czasu. Co wysiać właśnie w tym roku i co wysiać w roku przyszłym? Zobaczmy, jak to wygląda w takiej tabelce zmianowania, tabelce płodozmianu. Tutaj mamy przetlon, czyli właśnie te ogórki. No i co po tych ogórkach tutaj można byłoby wysiewać? I jak widać, praktycznie wszystko. Oprócz oczywiście warzyw dyniowatych, czyli ogórków po ogórkach, dyni, cukinii i tak dalej. Taką tabelkę można znaleźć na moim blogu ogrodniczym. Tam jest właśnie link, żeby sobie taką tabelkę pobrać, wydrukować. Jest plik PDF właśnie do pobrania. Link do strony będzie w opisie pod filmem. No ale tabelka tabelką, jak widać było, tam można praktycznie siać wszystko po ogórkach. Jednak coś sprawdzi się lepiej, coś sprawdzi się gorzej. Na parę rzeczy trzeba zwrócić byłoby jeszcze uwagę. No i właśnie zacznijmy od tego, co najlepiej byłoby siać po ogórkach. I tutaj trzeba mieć też na uwadze to, że ogórki to warzywa dość żarłoczne, wymagające, które najlepiej zresztą nawozić tuż przed siewem, tuż przed sadzeniem, żeby właśnie tego pokarmu miały pod dostatkiem. I trzeba przyznać, że ogórki glebę zubożają, więc na pewno warto byłoby siać czy też sadzić rośliny, które zbyt wymagające nie są. No i tutaj na pierwszym miejscu można wymienić warzywa strączkowe, bób, groch czy też fasolę, które powinny glebę wzbogacić w azot, bo jak wiadomo, takie warzywa strączkowe wiążą w glebie azot z powietrza, a właśnie tego azotu w glebie po ogórkach niestety może brakować, bo te ogórki właśnie z tego azotu w glebie również przecież przez cały okres uprawy korzystały. Na dalszym miejscu można wymienić warzywa korzeniowe, na przykład rzodkiewkę, którą można wysiać już praktycznie teraz w sierpniu na zbiór jesienny, a w przyszłym sezonie na przykład marchew, pietruszkę, seler korzeniowy, buraki, rzepę i tak dalej. Akurat system korzeniowy ogórków jest dość płytki, powierzchowny, a te wszystkie wymienione warzywa korzeniowe, no może oprócz rzodkiewki,
potrafią korzeniami jednak sięgać dość głęboko, właśnie sięgać tam, gdzie te składniki pokarmowe w glebie zostały, bo korzenie ogórków po nie nie sięgały. Po ogórkach poradzi sobie również cebula i czosnek, które przecież można sadzić już późną jesienią, w październiku, w listopadzie. Poradzi sobie również świetnie koper. Zresztą koper to można praktycznie zaraz po uprzątnięciu ogórków już wysiewać. Będzie na świeżą zieleninę, będzie do zamrożenia, będzie jak znalazł na zimę. A co z warzywami psiankowatymi, ziemniakami, pomidorami, papryką? No bo tutaj obawy mogą budzić przede wszystkim choroby, aczkolwiek ogórki i warzywa psiankowate należą do różnych grup roślin i nie są podatne na te same choroby. Ale tutaj problemem może być to, że pomidory, papryka, przede wszystkim ziemniaki to warzywa żarłoczne, no i gleba po ogórkach, a przed tymi warzywami będzie jednak potrzebowała na jesień nawiezienia na przykład obornikiem. I podobnie ma się rzecz z kapustą, z warzywami kapustnymi, które także są wymagające, no i potrzebują żyznej gleby, więc tutaj także na jesień stanowisko właśnie pod te warzywa, a po ogórkach należałoby nawieść i to solidnie, na przykład obornikiem. A jeśli teraz jesienią nie planujemy nic po ogórkach wysiewać, to najlepszą i też wskazaną opcją byłoby wysianie tutaj po ogórkach poplonu, na przykład gorczycy, która szybko rośnie i przede wszystkim ma działanie fitosanitarne, odkażające glebę, co jednak właśnie po takich ogórkach, które chorowały, będzie wskazane. Poplony po przekopaniu oczywiście dostarczą glebie materii organicznej, składników pokarmowych oraz poprawią strukturę gleby. A czego nie siać i nie sadzić po ogórkach? I tutaj oczywiście, tak jak tabelka wskazywała, wszelkich warzyw dyniowatych, czyli ogórków po ogórkach, ale także i dyni, cukinii, arbuzów. Wszystko oczywiście przez zagrożenie tymi samymi chorobami i szkodnikami. Aczkolwiek trzeba tutaj przyznać, że rosnąca właśnie obok ogórków dynia wcale źle nie wygląda. Liście zielone, ona tutaj nie choruje. Kwitnie, owady pracują, zapylają. I jeszcze a propos tych chorób i szkodników, to na przykład w tym roku w ogóle na ogórkach nie pojawiła się ta mszyca ogórkowa. Zresztą ona także nie pojawiła się na innych warzywach dyniowatych, na mojej dyni czy również cukinii. A jak to będzie u mnie wyglądało? No oczywiście trzeba najpierw te ogórki tutaj powyrywać, żeby to wszystko podosychało. Potem pozwijać te taśmy kroplujące, przedmuchać je trochę z wody, schować na zimę, żeby w przyszłym sezonie służyły. Po uprzątnięciu tego wszystkiego zaraz będzie tutaj wysiana gorczyca. Ta gorczyca będzie na jesień, myślę, że nawet już we wrześniu, skoszona. I teraz będą dwie opcje, no bo jeśli tutaj przyjdą w przyszłym sezonie, przyjdzie marchew, przyjdzie pietruszka, przyjdą warzywa korzeniowe, no to tylko ta gorczyca zostanie skoszona i przekopana, czy też przyorana. A jeśli tutaj przyjdzie, w przyszłym roku przyjdą ziemniaki, no to na tą skoszoną gorczycę jeszcze rozrzucę sobie jesienią obornik i ten obornik właśnie z tą gorczycą tutaj przyorzę. No i tak to właśnie to będzie, myślę, wyglądało. Jeszcze jest chwila, żeby się zastanowić, co tutaj po tych moich ogórkach wysiać. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.